Jeżeli ktoś zachowuje się nieadekwatnie do zaistniałej sytuacji, to znaczy, że on nie rozumie tej sytuacji. To znaczy, że on żyje w jakimś innym świecie, zupełnie urojonym. Jeżeli ktoś zachowuje się niezgodnie z istniejącymi zasadami, to znaczy, że on się myli. Ale może również to znaczyć coś odwrotnego. Może to znaczyć to, że ktoś się zachowuje niezgodnie do zaistniałej sytuacji, może znaczyć również to, że ty nie rozumiesz tej sytuacji. Że tobie się wydaje, że ta osoba zachowuje się głupio, a ona się zachowuje najmądrzej, jak to jest tylko możliwe w danym momencie. Może być zupełnie coś przeciwnego. Jeżeli pogrzebiesz trochę we swoich wspomnieniach, to na pewno znajdziesz takie chwile w swoim życiu, gdzie ci się wydawało, że sytuacja wygląda inaczej niż jest. I wtedy ty się zachowywałeś tak, jak ci się wydawało, że powinieneś się zachować. A to wcale nie było ani dobre, ani słuszne. I dlatego informuję cię na razie ogólnie i ogólnikowo, że bardzo często się zdarza, że nam się tylko wydaje, że ktoś się zachowuje głupio, nierozsądnie, niemądrze, niemoralnie, a on się zachowuje najlepiej, jak tylko można w tej jego sytuacji. Bo on właściwie tę sytuację ocenił, a nie ty, nie my. I dlatego nie krytykuj zachowania innych ludzi. Nie krytykuj nawet ubioru innych ludzi, gdyż oni ubierają się bardzo często niezgodnie z etykietą. Oni się ubierają niezgodnie z zasadami. Ale my nie znamy przyczyny, czemu tak się ubierają. A cóż dopiero, jeżeli chodzi o zachowanie, oni się zachowują czasami zupełnie inaczej, niż wynikałoby z logiki. A czasami jest to właśnie nielogiczne zachowanie, czasami jest najlepsze dla człowieka. Tak samo jak najlepsze dla tego filmiku będzie to, jak teraz go skończę bez dodawania puenty numer 2.